trochę mniej sztuczności wtedy i nie będziemy się kreować na wagona, tak? Wszyscy w Polsce. Gothic out. O kurwa, o kurwa. Ja pierdolę, jaka ta gra jest upośledzona, kurwa. Jaka ta gra jest upośledzona, kurwa mać, ja pierdolę. Wiosna, lato, jesień, zima, ty te same ciuchy XD. Dobra, mała internetowa spierdolino. Powiedz mi, jakim prawem w ogóle używasz, kurwa, liczby mnogiej w słowie ciuchy? Wytłumacz mi, kurwa, jakie ciuchy mam, chłopie, takie same w zimę, które mam teraz, kurwa, czekam minutę, 50 sekund na takie kurwisko jak ty, to 50 sekund czekam. Do 1.04, masz czas na odpowiedź, kurwa. Czajcie czad, jakie trzeba mieć gówno we łbie, kurwa, żeby się tak zachowywać? Ja pierdolę. Kurwa, typowa spierdolina z internetu, no co za kurwa pet, co za pet do gaszenia, no matko bosko, gdzie tacy się kurwa sieją, przecież to ich nikt nie urodził, oni musieli się gdzieś, jakieś samosieje kurwa, z jakiegoś, nie wiem, kompostownika pełnego gówna chyba, no i wychodzą potem. Też musisz wrócić do formy, dlatego kepsa opierdolisz. Kółko jest środkowe. Może porównuj się do najlepszego czasu w tym miesiącu, a top 1 daj jakoś na górze? Nie, no ja nie mam miejsca na dwie tabelki, wiesz? Nie, bo to ten, ja i tak zmieniam metodę biegu. Patrzcie, kółko jest środkowe, chmurka jest druga, a tu jest... Patrzcie. Klika chmurkę! No... Czad, kurwa. Widzicie? Kółko jest środkowe. Pod pochodnią jest kółko, które jest środkowe. Tu jest chmurka. Patrzcie. Staje. Czad, czy wy to widzicie? Ja stoję po lewej od guzika. O kurwa. O kurwa. Czekaj, Ork. Handlujemy teraz. Halo, pani Zgarocie. Czy Zgarot jest martwy? Czy Zgarot umarł na strzała? A to bydlak! Ark Hero przedłużenie. Czy Zgarot właśnie umarł na strzała i ja mam popsutą tą? Ale go objął ręką. Patrzcie, jak go objął ręką. Jak go Ork przytulił w uścisku. Ładna para, jak z obrazka. I co? I popsuła mi się gra, tak? Czemu kreujesz się na wagona? Nie potrafisz być sobą? Dobry bait. Mordo, dobry bait, kurwa. Jeszcze chwila i bym pomyślał, że jesteś jakąś jebaną spierdoliną, kurwa, z internetu. Ale jednak się powstrzymałem i stwierdziłem, że... Dobry bejcik, mordo, dobry. Nie należysz do bogaczy. O, jest co? Jeszcze druga wiadomość. Trochę kajet mniej sztuczności i więcej bycia sobą. O stary, mi to lepiej szło niż tobie. Kajet z przeszłości. Ej, a jak to nie jest bait? Jak on tak naprawdę napisał, kurwa? Ej, czat, jeśli to nie jest bait? Co jeśli to nie jest bait? Jeśli on to naprawdę napisał? Dobra, nie... Nie popłacz? Ale jak nie popłacz? Ze śmiechu? Czy z czego? Ej, gość napisał trzy wiadomości, z czego dwie są idiotyczne, kurwa. Napisał dwie wiadomości, z czego trzy są turbo idiotyczne. Mordo, masz 66% skuteczności, kurwa. Masz brodę, to kopiujesz. No właśnie, a może on mi powie? Weź mi powiedz, Michał. W jaki sposób kopiuję wagona? I nie jestem sobą? Zgul brodę? No nie, no bo wtedy powiesz mi, że kopiuję wagona, bo wagon zgolił brodę. Jak zgolę brodę, to powiesz, że kopiuję. Powiedz mi, mordo, co znaczy, że kopiuję wagona? Masz chociaż pół argumentu? Powiedz mi. Myślałem, że wagon ma brodę. No zgolił z 2 tygodnie temu chyba. Dawaj, mordo, na jakiej podstawie kopiuję wagona? Proszę mi powiedzieć. Bo masz brodę. No, czekam, aż on mi odpowie. Nie wy, czekam, aż on mi powie. Może po prostu masz podobny content. Aha... Kurwa, ajajaj, cholera no. Cholera, uwaga, czat, uwaga, uwaga. Kajet mordo, Marek nie będzie miał żadnego argumentu. Kajet to mądry człowiek. Uwaga, czat, content
jak on napisał, że co robię z contentem? Podobny content do niego, no, czyli gram w Gothica. Dobra, Wagon w ogóle speedrunów nie robi, ale pomijmy to, że Wagon już w życiu nie speedrunował nic. Pomijmy to, Gothic jest, tak? Uwaga, każdy, kto gra w Gothica, uwaga, czekajcie. Każda osoba w Polsce, na świecie też? No nie, tylko w Polsce, bo Wagon jest po polsku mówi. Każda osoba w Polsce, która gra w Gothica, to uwaga, kreuje się na Wagona i nie potrafi być sobą. Każda osoba w Polsce, która zagra w Gothica, kreuje się na Wagona i nie potrafi być sobą. I każda osoba w Polsce, która gra w Gothica, powinna mieć troszkę mniej sztuczności i więcej bycia sobą. Każda osoba w Polsce, która gra w Gothica, powinna mieć trochę mniej sztuczności. Widzisz, gdyby nie ja, byś nie dostał tego donate'a, teraz podziękuj grzecznie, bo zrobiłem ci temat? No nie, no mordo, przeceniasz się trochę, kurwa, proszę cię, chłopie. Nie przywdziewaj teraz, kurwa, srebrnej zbroi i nie próbuj odjeżdżać na koniu jak zwycięzca tutaj, kurwa. Proszę cię, no. Pozdro z pracy, dzięki za mil. Czyli co, wyłączamy Gothica, tak? Wszyscy w Polsce wyłączamy Gothica, bo trochę mniej sztuczności wtedy i nie będziemy się kreować na Wagona, tak? Wszyscy w Polsce. Gothic out. Nie wolno. Teraz weź mi powiedz, stary. Proszę cię, odpowiedz mi na pytanie. Graj w Gothica, ale po prostu nie kopiuj jego stylu? Jakiego stylu? Dobra, czekajcie, nie ten. Jaki styl Wagona kopiuje? Powiedz mi, co ty widzisz tutaj wspólnego z Wagonem? Tylko nie mów mi, że brodę. Tylko proszę cię, nie mów mi, że brodę. Jaki styl Wagona kopiuje? Nie zesraj się. Oh. Ale to nie do mnie tak. Styl nie zesraj się, tak? Kopiujesz styl nie zesraj się. Czyli Wagon streamując próbuje się nie zesrać i ja kopiuję od niego styl nie zesrania się. Rozumiem. Czyli kopiuję od Wagona próbę nie zesrania się. Myślałem, że wszyscy ludzie na świecie próbują się nie zesrać, no bo to tak trochę bez sensu tak po prostu się zesrać pod siebie, nie? Czyli wszyscy ludzie na świecie niechcący się zesrać kopiują Wagona. Graj, bo stypa jest? Właśnie nie, mordeczko, jest mega wesoło. Ale oczywiście nie popłacz się, pisałeś, że mam się nie popłakać. Jestem bardzo bliski płaczu, ze śmiechu, ale płaczu. Ale a tak na poważnie z tym stylem kopiowania, powiedz coś lepszego niż nie zesraj się, proszę cię. Powiedz coś ciekawszego, dawaj jakiś styl tam, co tam ten. No masz jakiś argument? Wagon też zaczynał na Gothicu. Jak ty teraz to robisz? Ale przecież ja nie zaczynam. Przecież ja nie zaczynam, stary, na Gothicu. Ja Gothica włączyłem po pół roku streamowania. Więc go kopiujesz, proste. Czekaj, Michał. Michał, czekaj. Czy ty cztery wiadomości wyżej napisałeś, że graj w Gothica, ale nie kopiuj stylu? Czyli samo granie w Gothica to nie jest kopiowanie Wagona. Sam to przyznałeś wyżej. Twoja wiadomość sprzed kilku minut. Graj w Gothica, ale po prostu nie kopiuj jego stylu. Czyli napisałeś, że granie w tę samą grę to nie jest kopiowanie kogoś, tak? No bo to by była głupota, przecież wiadomo. Graj w Gothica, ale nie kopiuj jego stylu. A jak spytałem cię, a jaki styl kopiuje, to odpisałeś granie w Gothica. Stary, ty sam sobie zaprzeczasz. Ty właśnie sam sobie naplułeś we własną mordę w trzech różnych wiadomościach, stary. Dobra, brodaty, nie napinaj się, bo ci internet wywali. Mordulio, kochana, wiesz, jak daleko jest mi do napięcia się? Mniej więcej tak daleko, jak tobie do inteligencji, kurwa. To jest mniej więcej ten sam dystans. Lata świetlne. Między mną a napięciem się, a tobą, a jakimś chociaż, kurwa, zalążkiem intelektu, stary. Ośmieszyłeś się swoimi własnymi wiadomościami. Jedyne, co musiałem zrobić, to tylko palcem w odpowiednich kolejnościach ułożyć twoje własne wiadomości, stary. Ty się sam ośmieszyłeś własnymi tekstami, które tu napisałeś, gościu. Rozumiesz? Dopiero co wyżej napisałeś, żebym grał w Gothica, bo granie w Gothica jest okej, ale kopiowanie stylu Wagona nie jest okej. A jak spytałem o styl Wagona, jaki kopiuje, to powiedziałeś, że to jest granie w Gothica. Ty się od 2011 ośmieszasz i tak cię nie przebije? Od jakiego 2011? Czy ty wszedłeś, kurwa, w informację mojego kanału i zobaczyłeś, że mam konto utworzone w 2011 i ja pierdolę, czat, to musi być troll, kurwa. Nie, błagam, to musi być troll. Kurwa, najgorsze jest to, że tacy ludzie istnieją naprawdę i on jest pewnie jednym z nich, nie? Najgorsze jest to, że on jest na 99% jednym z takich typowych, kurwa, zjebów.
ale ja wciąż mam cząstkę nadziei, że on troluje, że on tak specjalnie po prostu. Mam nadzieję, no. Mam nadzieję, Michał, że masz Discorda, a co, chcesz mnie zaprosić na kanał głosowy, bo wtedy na żywo ze mną pogadasz? Chcę pogadać. Nie, ale ja nie chcę z tobą gadać, stary. Uwierz mi, kurwa, już dałeś o sobie taką wizytówkę, że uwierz mi, stary, nie wiem, kim trzeba by być, żeby jeszcze teraz z tobą pójść i pogadać, kurwa. Chcę mnie wyzwać na solo. Czyli czat, pamiętajcie, nie grajcie w Gothica, bo kopiujecie wagona, ale jednak grajcie w Gothica, bo to nie kopiowanie, tylko kopiowanie stylu. Ale stylem jest granie w Gothica. Ale Kajet pozamiatał. Ja tu nic nie pozamiatałem. Ja tylko przeczytałem jego własne wiadomości. Ja tu nic nie pozamiatałem. Ja przeczytałem tylko jego własne wiadomości, które napisał.